To jest Box jest sponsorowane przez Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie i Bilo Poland. To jest Box, dzisiaj Maciej Miszkin. Wielka konferencja, można powiedzieć. Co to znaczy dla polskiego boksu? Na pewno przewartościowanie wszelkich sił, no bo grupa Mateusza i Mariusza to jest druga grupa w Polsce, ja uznaję, jeśli chodzi o sport, jakim jest boks, jeśli chodzi o poziom sportowy zawodników. Mają tych zawodników nawet większej niż konkurencja grupa Knockout Promotion. No i trzeba sobie przyznać, że dwie największe grupy, czy trzy, jakby tego nie rozpatrywać, znalazły się w jednej stacji telewizyjnej. Także jeszcze do niedawna były to w stacji, w której ja komentowałem, czyli w Polsacie. Natomiast teraz wszystko przejęła Jedynka i zawsze na początku takiej współpracy jest dobra chemia, zawsze dobre chęci, zawsze gdzieś nowe pomysły i wyznaczanie sobie celów, więc myślę, że tylko i wyłącznie kibic na tym skorzysta, ale jak będzie, jakie będą tego owoce, to będziemy dopiero obserwować wkrótce. Przyglądaj się dzisiaj tutaj zawodnikom, kto według Ciebie ma taki największy potencjał? Znaczy w tej chwili to jest na pewno Robert Porzęczewski i Kamil Łaszczyk. Kamil Łaszczyk ze względu na położenie geograficzne ma bardzo trudną sytuację, jeśli chodzi o ściąganie sparring partnerów i organizowanie sobie rywali. Oni są bardzo drodzy, oni boksują przede wszystkim na rynkach azjatyckich, w Stanach Zjednoczonych. No i ściągnięcie takiego rywala do Polski kosztuje dużo drożej, a wiemy, że gdzieś tam budżet na tych najlepszych, u nas tego budżetu w Polsce nie ma. Więc bardzo trudna sytuacja, natomiast ostatni rywal pokazał, że Kamila Łaszczyka, że można mu ściągnąć przyzwoitego, jeśli będzie jeszcze na przykład półkę wyżej i kilku takich, to można go doprowadzić na pewno do walki o Mistrzostwo Świata. Potknąć się zawsze na tym poziomie można, ale ja w to wierzę głęboko. No i Robert Parzęczewski, to kategoria super średnia już jest kategorią taką bardziej przystępną dla nas, bliżej czy do rynku brytyjskiego, czy tutaj nawet do zorganizowania w Polsce jakiegoś rywala, chociaż ostatnie zakusy Mateusza na rywala Parzęczewskiego pokazują, że wcale jednak na tym poziomie już nie tak łatwo. On jest w rankingach, on bije dosyć mocno i trzeba mocno przepłacać, żeby ktoś do Polski przyjechał. Ale to tych dwóch zawodników, których jakby należy obserwować teraz i w tej chwili, i oni z walkę na walkę powinni robić postęp. Przebojem wdał się Ślusarczyk, jeśli chodzi o tą grupę wspólną Tymek z Mateusza Borka. No i też trzeba będzie go uważnie obserwować, bo widać, że chłopak ma chęć do boksowania z coraz mocniejszymi rywalami. Na razie ja radziłbym mu utrzymać się przez kilka walk na tym poziomie, na którym jest. Dwie, trzy walki takie zrobić, żeby jego poziom urósł, gdzieś zdobywać też doświadczenia na sparingach, a mieć wyzwania typu Miszczenko. No a później może znowu jakieś wyzwanie typu Darek Seng. No i z tych młodszych trzeba będzie obserwować. Na razie niewielkie doświadczenie. I Kapczyńskiego, i Gabadło. Zobaczymy, jak oni będą dorastać w tym boksie zawodniowym, bo to, że talent ruchowy mają, to jest niewątpliwe. Natomiast tu trzeba jeszcze będzie pokazać i siłę fizyczną, i charakter, i mocny cios, i twardą szczękę, i wiele innych rzeczy, które są niewiadome na ten moment rozpatrywania ich kariery. Mam nadzieję, że podobało Wam się wideo. Zapraszam więc do subskrybowania kanału To jest Box oraz do odwiedzenia strony naszego sponsora Bilo Poland.